Okej, sprawdźmy, zobaczmy w takim razie. Wardęga, nowe wieści i tajemnice motocyklista jakiś, Damię, kurwa. Jakby zweryfikowałem kolejną osobę. Znaczy z tych, co mówi Stu, nie? Bo Stu tam napisał kilka ników. Jakby ja nie chciałem od razu podawać, żeby nie było, że Stu na przykład kogoś pomówił i przez to ja w moim materiale jakby pomawiam, nie? Więc jakby wolałem najpierw to zweryfikować, no i się to potwierdziło. I tam, że chodziło o takiego Disowskiego. To jest taki youtuber minecraftowy i to jest bardzo ważne. To nie jest D-Stream, bo ludzie podobno D-Stream mówił, że tam no cisną go ludzie, nie? A to nie jest D-Stream. Żeby była jasność, to jest ktoś inny, jakby jest podobny nick. To jest nawet większy twórca niż D-Stream. Aha, okej, myślałem, że jest jakieś nagranie. Niestety padło na mnie poważne oskarżenie, które mogliśmy wyjaśnić, gdyby serwerega dał mi możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie przed publikacją materiałów na swoim stories. Jestem w posiadaniu dowodów, które świadczą o mojej niewinności, jednak w związku z tak pochopną decyzją Wardęgi muszę wstrzymać się z ich publikacją do czasu wyjaśnienia sprawy u odpowiednich organów. Oświadczenie z mojej strony pojawi się jutro. Dodam, że ze Stuartem Clouse nie miałem pozytywnych relacji i nic mu nie udostępniałem ani nie pokazywałem. Nie jestem w posiadaniu żadnych nielegalnych materiałów oraz żadnych zdjęć z prywatnej konwersacji nie udostępniałem. Jestem gotowy na pełną współpracę z organami ścigania. Dowód ten? Okej, czyli tutaj chodzi o to, bo jakby on nawet tą dziewczynę przeprosił kilka dni temu. Ale on twierdzi jednak, że Stu nigdy nie widział tych zdjęć. W takim razie skąd Stu wiedział, że on robi takie rzeczy, bo to się jakby potwierdziło. No to o to mi chodzi właśnie. Bo to jest o tym Disowskim całym, tak? Że po prostu, no Stu jakby wiedział, wymieniał go w konwersacji ze Sukanek, to takie dziwne jest po prostu. Jakby nie wiedział o tym, że Disowski ma takie zdjęcia, to by nawet nie wspomniał o tym, a on o tym wspominał, więc wydaje mi się, że tutaj ten, coś musi być na rzecz. Słowa Stu, że on robi zdjęcia i zapisuje w telefonie, się potwierdziły, gdyż no tam wyskakuje, że robi screen. Nawet ta dziewczyna go pyta, czemu robisz screena? Współczesna wersja Michaela Jacksona. Tamten budował fantastyczne posiadłości, ten natomiast zabrał 12-latkę do... O, i tutaj jest ta jedna rzecz. Gdy on ją zabrał do hotelu, miała już 14 lat. Jest to wciąż mało, ale 12 miała, kiedy zaczął z nią pisać. A do hotelu ją zabrał, jak miała 14. I mam nadzieję, że tutaj nie będzie miał Krzysztof przez to problemów, ale będzie lepiej, jak to po prostu zostanie wycięte. Gonciarz z kolei nagrywał filmy o Japonii, piękne filmy, i uchodził za postępowego lewicowca. Cześć, Wiera. Otwartego. Wiecie, co w Gonciarzu jest najbardziej takie szokujące? Mam. W odniesieniu do tematu, na który wiele osób czeka, kilka kobiet kontaktowało się ze mną po traumatycznych przeżyciach z nim, szukając pomocy i próbując poukładać sobie to, co przeżyły. Wyobrażam sobie ten mętlik, który przeżywały, zwłaszcza jeśli to do mnie zwracały się w tej sprawie. Taktyki manipulacji, poniżania i braku szacunku się pokrywają. Doszło do... To zdanie. Doszło do tego, że modelki przyjeżdżające do Japonii były przez agencję ostrzegane przed nim. To jest dziwne, nie? Że jedzie modelka do wielkiego kraju i mówi... I agencja jej niby mówi tej dziewczynie, że ej, ale uważaj na gonciarza. Tam mogą być grube historie. I ona tam dalej, mam nadzieję, że tu się kończy, wspieram. Znaczy ja pamiętam, że chyba gonciarz robił, siemka, cześć wszystkim, cześć Kinikt. Pamiętam, że... Dzień dobry Weronika. Ja pamiętam o takiej sytuacji, że gonciarz chyba miał vloga z jakimiś modelkami. Stąd mogło wyjść to, że coś może chciał zaimprezować z nimi, może coś tego, może je źle potraktował, przez co potem te agencje mogły dojść do nich słuchy, no i mogły ostrzegać, żeby właśnie się nie, że tak powiem, nie spotykały z gonciarzem, nie? Wrócę. Bo był taki moment, mi się wydaje, pamiętam, był taki moment, gdzie właśnie gonciarz miał vloga z jakąś modelką i pokazywała, jak się żyje i tak dalej. I to nie z jedną, więc mogło coś takiego być, nie? Mi się wydawał bardzo cichym chłopakiem. Widziałem go chyba dwa razy w życiu. No, raz go widziałem na jakimś evencie, no chyba, że jeszcze wcześniej się przewijaliśmy, to nie wiem, może więcej razy, a raz właśnie widziałem go i tą Kasię polubiłem, gonciarza nie. Kto, w ogóle, czy ktoś ma dzisiaj pełnoletnią dziewczynę, czy to wyszło z mody zupełnie? Ej, powiem wam, że coś kurwa jest takiego ostatnio. Coś takiego jest, że jak wszedłem w to środowisko głębiej, to ja nawet dzisiaj sobie gadałem z jednym tutaj osobnikiem i właśnie mówię, co wy macie z tymi takimi, że 18, 17, 19,
Wiesz, Zależy, ani ile to ma lat. pogadać, wiadomo, jakby, żeby nie było uogólniania, nie? Bo na pewno są mądre osiemnastolatki, Facet zawsze ale... wybiera sobie młodszą kobietę, w większości przynajmniej. A kobiety zawsze wybierają starszych facetów. Nie wiem, to zawsze było dla mnie, moim zdaniem, normalne. Tylko różnica jest taka, że no nie dzieci, no kurwa mać, bo ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, ja się zaczynam śmiać, bo chyba mój mózg próbuje to wyprzeć. Ale wydaje mi się, że to jest dosyć normalne, proszę państwa, i nie wydaje mi się to jakieś tragiczne, że jakiś tam 25-latek ma 18-19-letnią dziewczynę, no. Wydawało mi się zawsze coś takiego normalne. Że no tak, większość no to jest taka, no dopiero się tamten. Ale oczywiście są mądre, oczywiście mogą być też mądre, jakieś takie dziewczyny, żeby nie było, że zaraz obraza majestatu. Że mieli kamerkę i dostęp do internetu, albo Jak dzisiaj mój mental, powiem ci, że byłem bardzo przybity, ale prokurator jakby całkowicie pewnymi wypowiedziami. Wiem, wyskoczyło mi coś takiego, nie? Że Wardęga po prostu w pewnym momencie się trochę załamał i on jakby, nie wiem, czy on był wystraszony, czy coś dostał na telefonie, coś, jakąś informację, że ktoś chyba sobie krzywdę jakąś chce zrobić. Coś w tym stylu, nie? I on się trochę załamał, jakby zrozumiał i zaczął rozkminiać, czy mógłby to zmienić i tak dalej, czy mógł pójść w inną stronę, nie? Było to pisał lub zdjęcie miał to będę go oznajmiał za chłopa budującego dzieciństwo. I tak będę go oznajmiał za chłopak budującego dzieciństwa. Nie, no trzeba odróżnić po prostu twórcę od jego twórczości, nie? To tam inna sprawa. Ale wracając do tematu, no to on właśnie, jakby na niego to mocno wpłynęło. Po prostu w chuj mocno wpłynęło. Mi sprawił, że ja już nie jestem taki przybity. Jakby wyhilował mnie. No Można wyjaśnij powiedzieć, ci, że że to, mi co posłużył zrobiłeś, niczym pewnie to, co zrobiłeś, to jest jak najbardziej prawidłowe, normalne, w żadnym stopniu nie powinien się czuć pokrzywdzony, że nawet jeżeli któryś z nich, z tych chłopów, co się wyda, że to są file, nie? Jeżeli któryś z nich se nawet coś zrobi, to Wardęga nie powinien czuć się odpowiedzialny za to i nie powinien w żadnym stopniu po prostu jakby czuć się, wiecie, źle, że oni się zrobili, bo on to wydał, nie? No nie, bo to już by była przesada. Widziałeś story IG Wardęgi dotyczących wypowiedzi Fagaty? Nie. Nie widziałem. Na Instagramie, a możesz to podesłać, żebym zaraz sobie obejrzał? psycholog, że powiedział mi, jak to wygląda, wszystko, że jeżeli na przykład już posiada, no znaczy ja też nie mogę mówić, co tam było mówione, nie? No Ale wiadomo. jakby bardzo dobrze wpłynął mi na głowę, na mental. Uzdrowił wręcz moją głowę. Bo ja przez ostatnie dni już byłem taki, o Jezu, Ja się nie że dziwię, ja nie? bardzo źle chyba zrobiłem, że ten film powstał. Wiecie co, Taki bo byłem. jak bombardują cię kurwa z każdej strony, na przykład twoi kumple, jacyś ludzie, z każdej strony, Boxdel płacze, wiecie o co chodzi. Ma z nim kontakt, to byli kumple, on go nazywał przecież kolegą, wiecie o co chodzi. To na ten mental siadasz, że mogłeś zrujnować komuś życie, tylko że tu nie powinien się w ogóle czuć źle z tym. Po prostu. Nie powinien się w ogóle czuć źle, bo to jest dla o wiele większej i poważniejszej sprawy niż to, że jakiś kurwa fil sobie zrobi krzywdę. Co zresztą widzieliście wczoraj, nie? Taki przygnębiony wręcz. Z nami i zostanie z nami. Ale właśnie, powiem wam na przykład Wojtek Gola, zapłakany. No, widzisz, no mówię o tym, że do niego piszą cały czas, do niego dzwonią, do niego mają te, to po prostu ten. Dobra, już sobie kliknąłem, zaraz sobie to przejdziemy. Dzięki za ten. Zapłakany jest Wojtek Gola. Martwi się, że zostanie w jakiś tam sposób pomówiony, jakieś takie. On się bardzo, no, płakał. Mówię, natłok A tak w ludzi. ogóle nie jadę na mów. W sobotę jest mów. Miałem tam prowadzić konferencję czy coś, tam jakieś rozmowy. No, ja jakby tutaj w porozumieniu z mówem zdecydowaliśmy, że ja powiedziałem, że ja nie dam rady w ogóle, no bo ja jestem w tym temacie, nie? To by było dla mnie abstrakcyjne, że ja sobie tam, Ja w ogóle o, cały czas dobra. to rozumiem, bo jakby ludzie sobie czasami nie zdają sprawy. Nie wiem jak inni, ale moi widzowie niektórzy sobie nie zdają sprawy, że jak ja oglądam coś, co wpłynęło na przykład na moją psychikę, na moje nerwy, to wysyłanie mi czegoś takiego, że o zrób reakcję na tą piosenkę, o na tą, o na tamtą, o sram tą, to ja nie mam ochoty. Ja po prostu nie mam ochoty w danym momencie, jak ja słyszę o tym, że jakieś dzieci są krzywdzone, gwałcone, i to taka burda jest zrobiona, i ktoś mi wysyła jakieś nagranie, kurwa, jakiegoś
jakieś piosenki i mówi, zrób reakcję na to, fajna pioseneczka. I ja mam takie, no kurwa, ja teraz po prostu nie jestem w stanie nawet dobrze, że tak powiem, wejść w tą piosenkę, wiecie, nie jestem w stanie po prostu, to jest... I nie gniewam się o to, że ktoś mi proponuje, tylko że ja trzeba zrozumieć, że ja muszę to na inny raz odłożyć tą reakcję tej piosenki, bo ja nie dam rady tego po prostu w normalny sposób, że tak powiem, odsłuchać, jak jestem nabuzowany albo po prostu jestem bardzo zdenerwowany. Teraz się uspokoiłem, ale sami widzieliście, te filmy, które ja wstawiłem, to są mocne. Klnę jak... Ja tak nie klnę na co dzień, naprawdę. Niektórzy mogą się zdziwić, ale ja tak na co dzień nie klnę. Moi starzy widzowie o tym wiedzą, którzy oglądają czytanie komentarzy na przykład. Ja tak nie klnę, ja się nie drę jak wariat, tylko po prostu są momenty, w których nie jestem w stanie jakby się opanować i to jest oczywiście moja wina, bo to świadczy o tym, o mojej tak naprawdę niedojrzałości i ogólnie o innych sprawach. No, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, no to trzeba, że tak powiem, przewalczyć troszeczkę. Dobra, trzeba zrobić jakieś pauzy o tym temacie i trzeba się zrelaksować. Tak, trzeba zrobić, tylko że na razie, póki to żyje, ten temat, ja chcę być cały czas w nim, ja jestem cały czas ciekawy, co tu się dzieje, co się odwala i wiesz, Aragog, to jest na takiej zasadzie, że przejąłem się, chcę być na bieżąco, nie? Wydaje mi się, że większość teraz w Polsce coś takiego ma, że chcą być na bieżąco. Grasz w piłkę? Jakby uznaliśmy, że ja nie będę tego prowadził. Miał za mnie prowadzić chyba Hubert, ale nie wiem, być może się nie zgodził, nie wiem. Wtedy jeszcze była decyzja, że dziewczyny ode mnie z drużyny mogą zagrać. Hmm. Że po prostu box był wykluczony, jeśli chodzi o drużynę Goatsów, bo on miał być trenerem, ale Wojtek na bramce przecież stoi, że Wojtek ale, kurczę, na bramce. Ale kurczę, ja wam powiem jedno. Ja Boxdela, ja w ogóle go nie winię jakoś tak w 100%. Pandora Gaze szokuje świat na 100%. No tak, ale chodzi mi o to, że Boxdel moim zdaniem troszeczkę za mocno obrywa rzeczywiście nas tym wszystkim. Tylko pytanie, ja jeszcze czekam tak naprawdę do filmu Konopskiego. Co wyjdzie w filmie Konopskiego? Bo może jeżeli on tylko pisał z tą jedną dziewczyną, to ja nie widzę jakiegoś takiego, żeby mu rujnować życie chłopowi. Wiecie, o co chodzi? To już dużo starszy facet. Ale też jestem ciekaw. On teraz nagrał ten film, który mam w karcie otworzony, 13 minut o Pandora Gate, który obejrzę. Jeżeli on znowu wyjedzie mi z takim filmem jak tamten, co był ten fatalny film, to szczerze mówiąc on jest dla mnie skończony, nie? Bo jak on ma się znowu tłumaczyć tak badziewnie, to kij mu w oko. Wtedy może trenerem, albo po prostu kto inny byłby trenerem, nie? Bo dziewczyny trenowały przez ostatnie tygodnie, ale się jednak okazało... Ja, ale właśnie miałem o nim pisać. No, ja mam to otworzone, ja zaraz sobie będę oglądał. Czy nie boję się o swoje życie? Ja praktycznie nie jestem instagramowy, a odkąd obejrzałem Padorę, to co chwilę sprawdzam stories tych wszystkich twórców. Ja w ogóle nie jestem instagramowy, ja w ogóle nie wstawiam zdjęć, nie robię czegoś takiego. Jakby wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, no próbuję, ale no mówię ci szczerze mówiąc, że ja to tak bardziej Twitch, YouTube teraz ogarniam. Nie na mój mózg po prostu jest tyle tych wszystkich stron i tego, i martwienia się o to. Nie, to nie dla mnie. Gdybym chciał, mógłbym dostać ochronę, nie? Dzisiaj to dowiedziałem. Ale na przykład ja uważam, że Konopski w tym momencie powinien mieć jakąś ochronę, bo on jeszcze tworzy ten film, ten materiał. To może być grubo. I ja mówiłem o tym wczoraj, że moim zdaniem ludzie sobie mogą nie zdawać sprawy, że ci youtuberzy, którzy są pod ścianą, to są milionerzy, którzy mają środki na to, żeby naprawdę grubo, że tak powiem, skrzywdzić kogoś. Nie mówię, że to zrobił, ale no jak ktoś jest po ścianą, to różnie bywa, nie? To ja bardziej YouTube i czekam na Konopskiego film, odświadczy kartę co jakiś czas. Jakby mają żyć, to by sprawę rozwiązał wódką. Postanowiłem, że chyba jest okej. Okay. Natomiast dzisiaj miałem bardzo dziwną sytuację. No i z Moniką, no bardzo się wystraszyliśmy. Słuchajcie, skręciliśmy w uliczkę, taką tutaj w Konstancinie, w taką uliczkę, że jest już ślepa uliczka i dalej tylko las. Że tam tylko dojeżdżają osoby, które mieszkają akurat w danych domach, nie? Na przykład tam, czyli jeden samochód może tam wjedzie raz dziennie, bo dwie działki są ruiny i tylko jedna działka tak naprawdę, więc tylko do tej jednej działki prowadzi. I nagle jedzie motor. Na czarno ubrany chyba gość był, tak, motor jedzie, przejeżdża ulicę tą główną, patrzy w bok. Ja byłem tak daleko, nie? Już i spojrzał na mnie, zatrzymał się, patrzy
cofa się trochę nogami na tym motorze i skręca w tą uliczkę i jedzie, nie? No kurde. I ja tak patrzę, patrzę na Monikę i mówię, oho. I on patrzy na nas, kiwnął głową i przejechał dalej, zatrzymał się i zakręca i znowu do nas jedzie. Nie? I ja mówię, okej, upewnił się, czy ja to ja. I no za chwilę Monika, jeżeli ma dojść do czegoś, to pewnie teraz dojdzie. I wie, i do chuj, nie? Jakby już było. Ja tak, pierdolę, jaka schiza. Gość się zatrzymuje i mówi, że o, zatrzymam się, spokojnie, jestem sąsiadem, przyjechałem zobaczyć, czy, bo wiem, że tutaj jest afera duża, jakby, że w Konstancinie ludzie o tym gadają, bo jakby wiedzą, że wy tutaj macie siedzibę i że chciałem po prostu przyjechać, zobaczyć, czy tutaj wszystko ok, czy się nic złego nie dzieje i tak dalej, nie? I później właśnie Monice powiedziałem, że słuchaj Monika, jakby doszło do czegoś, bo ja nie uważam, że do czegoś dojdzie, ale że jeżeli by doszło do czegoś, to ty nie stój ze mną, tylko z psami uciekaj, kurwa, w te działki, w te ruiny, a ja będę uciekał w drugą stronę, nie? No to wtedy, wiadomo, zajmą się mną, ona kurwa da radę jakoś, nie? No to brawo za sąsiedzką postawę. Wiesz, sąsiedzką postawę, tylko kurwa, to bardziej gościu wystraszył niż ten. Ale ja ogólnie mówię, że nie wiem, jacyś kumple powinni być na razie z Wardęgą, z Konopskim. Jakoś tak, wiecie, w grupie zawsze raźniej, lepiej. No mieć jakieś gazy pieprzowe, jakieś, sorry, jakąś osobę, która po prostu ma zezwolenia na broń. Ja wam mówię, to mogą się wydawać naprawdę żarty, to ludzie mogą się podśmiechiwać o tym, co ja mówię, ale kurwa, my mówimy o milionerach. To nie są zwykli ludzie, milionerzy to są. Oni mogą mieć dostępy do naprawdę różnych, że tak powiem, typków, którzy mogą zrobić krzywdę, mogą spowodować, że te materiały nie wyjdą, które, chociaż akurat z Wardęgą już wyszło, więc to jest inna sprawa. Ale kurwa, na przykład z Konopskim, on pracuje. Wszyscy w Polsce wiedzą, że on pracuje. Minister, kurwa, wie o tym. Wszyscy wiedzą, wiecie o co chodzi. Cała Polska czeka na ten materiał. Są milionerzy, którzy się srają, bo jest ich kilkunastu ponoć, tak? Kilkanaście różnych historii. Więc, no, proszę państwa, może być, że 10 jakichś, kurwa, milionerów, największych youtuberów w Polsce, którzy mają kasę jak lodu, mogą się zmówić i zapłacenie kilka milionów na to, żeby uciszyć Konopskiego i zabranie materiałów nie będzie trudne. Naprawdę. Więc to jest to. Prawda, to gruba akcja i powinni zadbać o swoją ochronę. No tak, no kurwa, no mówię, to mogą się niektórym wydawać żarty. Przesadzacie. Filmy w internecie. No nie, to nie jest coś lekkiego, nie? Ale kurwa, był taki moment hardkorowy. Ale to wiadomo, bo to wyobraźnia człowiekowi. Tak, no wyobraźnia wyobraźnią, ale kurwa, mimo wszystko ten temat jest taki, że ja bym się na przykład bał. Ja bym sobie najął, kurwa, ludzi, nie? Szczerze, po tym całym temacie to 100 subów zdobędziesz. Ale co, że na kanał mój? A szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja chcę... Kurwa, no ja się czuję jak pasożyt. Ja jestem pasożytem, jakby nie patrzeć na tym YouTubie. No ja się przyznaję do tego, tak? Biorę materiały innych, oglądam. Ale po tej akcji jakiś taki, kurwa, no nie wiem, powiem wam szczerze. Czy ten kanał, no kurwa, ma trochę... Jeżeli bym zdobył naprawdę tyle osób, to powiem wam szczerze, nie wiem, czy to by było takie chujowe z mojej strony, nie? Ja bym się czuł, jakbym, kurwa... No nie wiem, to dziwne, powiem wam szczerze. To się trochę gryzie z tym, co chciałem robić w sumie. A robię zupełnie co innego. Nie wiem, powiem wam szczerze. Bartek napisał coś takiego. Taki niesmak, bo to jest, kurwa, straszna historia, jakby, nie? Okej, dramy dramami, ale teraz to jest zupełnie co innego. Tu chodzi o zupełnie co innego. Wybijać się na takim czymś, no jestem pasożytym, kurwa, sam siebie nazywam. Teraz może być tak, że się pocą ci, którzy nawet mogą nie być ujęci w filmie Konopa, ale wiedzą, że mają coś za uszami. No tak, no mogli kogoś pobić, mogli komuś coś zrobić, boją się, że to może wyjść, że raz wszyscy się zaczną z tego. No jest coś źle, nie? Z obawy przed próbą wyciszenia sprawy informuję publicznie. Mam wystarczającą informację od kilku niezależnych rozmówców, żeby stwierdzić, że SKKF musi wydać swoje stanowisko. I radzę mu na kompletną szczerość, bo z każdego niedomówienia zostanie rozliczony. Jeśli jesteś osobą, która miała jako nieletnia kontakt ze SKKF-em, który uważasz za niestosowny i chcesz porozmawiać z nimi osobami, proszę o kontakt. Jeśli jesteś youtuberem i dziennikarzem, Sitek, który jest zainteresowany tematem, również proszę o kontakt. Jednakże podkreślam, że anonimowość i bezpieczeństwo zainteresowanych jest dla mnie priorytetem i tego też będę od was wymagał. No to jest, kurwa, Bartek Sitek. Czekajcie. Ja nie wiem, kto to jest Bartek Sitek. O Jezu, ile ich jest w ogóle? Ja nie wiedziałem, że YouTube, kurwa, polskie jest tak rozwinięty i tych twórców jest tyle. Ja się wczoraj dowiedziałem o kilku różnych youtuberach, którzy mają po milion, kurwa, subskrypcji. W życiu ich nie widziałem, nie? Bartek Sitek.
Co to jest? A, to jest z Gargamela. A to nie wiem, czy to jest dobre postępowanie z jego strony. Wychodzi na to, że może być mafia youtuberów. No kurwa, cześć Tomasz, możliwe, że coś takiego. Tylko wiecie co, jakby to, Bartek Sitek to jest ten gościu, nie? Czekajcie, chodzi mi o to, że ja nie wiem, czy to jest dobre stanowisko, żeby teraz każdy youtuber zaczął robić, kurwa, zgłaszajcie się do mnie się zgłaszajcie, jeżeli było coś nie tak, jeżeli coś było nie tak, zgłaszajcie się do mnie, będziemy robić filmy. To mnie wkurwia, szczerze mówiąc, bo jest już jak jest, tak? Jest tu kurwa Wardęga, jest ten Konowski, który już robił ten film, już ten, no to ja, mi się wydaje, że teraz co, każdy będzie srał tymi filmami? Nie? Pewnie za niedługo okaże się, że z KKF i Karolek 95 są pedofilami. Ja nie wiem, kto to jest nawet. Ja nawet nie wiem, co to jest SKKF. Kto to jest SKKF? Kurwa, no ja jestem w ogóle nieobyty, nie? SKKF. SKKF, jakoś on ma jest? SKKF. To jakiś youtuber, tak? 1 500 000, ja pierdolę, kolejny, a Minecraftowe te. Cześć Rejcik, u mnie bardzo dobrze. A to jest youtuber, który robi Minecrafta. Ale on 10 miesięcy temu robił. Opowiedz coś. To jest ten, to jest youtuber, który robił Minecrafta. Dobra, no. Dobra, nie znam, pierwszy raz widzę na oczy, powiem jeszcze. Nigdy go nie widziałem, nigdy typa nie widziałem. O, masakra, no mówię, ich jest od, jak kurwa, jak... Ale kurwa. Jak grzybów po deszczu. Wydaje mi się, że nawet po tych ostatnich dramach, to teraz Bartek jest jakby, że to wszystko dokładnie sprawdził, jak już napisał coś takiego. Ta Pandora Gate, to się naprawdę rozwija w zastraszającym tempie. Znaczy ja wam powiem tak. Z jednej strony to jest dobre, a z drugiej strony to ja mam takie, kurwa, co teraz wszyscy będą wszystkich winić za to, że napisali do kogoś tam i na przykład coś sprośnego, to też, kurwa, wiecie. Ale jeżeli to co Bartek ma tam, że to jest prawdą wszystko, no to wiecie. Agata Fong, zwana w sieci pod pseudonimem Fagata, jest już prawdopodobnie po złożeniu zeznań i podpisu ich w charakterze świadka. Fagata utrzymuje wciąż, że nie posiadała wiedzy. Dodam tylko informację, iż 1. Kto składając zeznania miejscu służby za dowód i w postaci sądowej lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznanie najprawdopodobniej lub zostanie z prawdą, podlega karze pozbawienia od lat 3. Dobra, jebać. Dawaj dalej. Przejdźmy zatem do weryfikacji jej oświadczenia. Gdybym wiedziała, to zgłosiłabym to organom. Ale ona nagrała film, w którym mówiła, że jej się Stu, kurwa, nagranie głosowe, w którym mówiła, że Stu jej się przyznaje do tego, że spał z 13-latką, więc o czym my mówimy? Odpowiednim i zajęłabym się tą sprawą, ale nic nie wiedziałam. Przepraszam was bardzo. Ty na pewno o tym wiesz, bo on mówi, że ty przy tym byłaś i on mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz. Że jakąś taką 13-letnią czy iluś dziewczynką się z nim ruchał, czy coś takiego. O, i o to mi chodzi. I mi się od razu to sobie przypomniała. I mi się chciało rzygać, jak ja sobie o tym przypomniałam. I mu to wysłałam i napisałam, żeby nie komentował taki, że się nie brudzę takie małe dziewczynki, bo ja mu nie pozwolę na to, bo to jest obrzydliwe. No i mamy wyjaśnione, pizda. Obleśne po prostu. Kurwa, ja bym tak chciała nagłośnić. No coś trzeba, kurwa, zrobić. W sensie, myślisz, że jak się to zgłosi, nie wiem, na policję, to oni zareagują? Czy to już nie jest, nie wiem, za późno? Czy ci ludzie, w sensie te laski by się nie musiały przyznać i w ogóle, czy... No nie wiem, co zrobić. Ja gdybym nie miała tego jebanego NDA, to on był, kurwa, skończony. NDA, ty kurwa tempa, Gido. Jakby ja pierdolę. Co za... To jest taki tempak. I ona, kurwa, jest... Ja nie mogę, nie? Raje ci kredelmet wiadomość głosowa. Mega suchy żart mi się przypomniał. Jak nazywa się ciasto, które potrzebuje więcej miłości? Ciasto morelowe. Dobra, czekaj. Że to tempa dzida jest totalna, nie? Jest tak... Ja pierdolę, to jest... Ja
od wczoraj, to mi się chce żygać cały czas. Naprawdę mi się chce kurwa żygać, bo mi jest tak wstyd, że to był mój chłopak, że ja pierdolę, serio, mi się chce żygać cały czas. O nie, nie wiedziała. Znasz? Nie znam. Dąbrowskiego? Ja tego NDA, jak on się zabezpieczył. Ja myślałam, że on się zabezpieczył, że wiesz, że jak mnie by zdradził, albo ja bym go zdradziła, czy coś. On się kurwa zabezpieczył przed tym, że on odpierdalał takie rzeczy w przeszłości. Ja pierdolę. Tak, tępa dzida. Ta tępa dzida wszystko wiedziała. Te domysły są mega wkurzające i krzywdzące. Osobiście poczekam na film i nie mam ochoty spekulować, kto jest kto, bo nie chcę nikogo obrazić. Może on też jest pedofil. Ja nie wiem, słuchajcie, nie ma co tu wszystkich wrzucać do jednego wora, ale kurwa, na przykład teraz mówimy o fagacie, tak? To fagata pizda jebana wszystko wiedziała i ja podziękuję bardzo za niej. A tu nic nie słychać. Swoje psy i jak skacze na nią pies, a on jej odesłał taką bombę i napisał: myślę, że cycki pokażesz. Kurwa, nic w ogóle nie słyszę. Nic nie słychać było. Mam się cieszyć życiem i wiesz, i sobie sama jakoś radzić i w ogóle. Teraz pójdę się przeprowadzam i strasznie się po prostu tego boję, że coś się stanie teraz, że... No mówię, już mnie strasznie męczą wszyscy, ze wszystkich stron, ze strony agencji, z jacyś jego znajomi, wszyscy. Okej. Też mocno. Też mocno. Właśnie ludzie z agencji też do mnie się dobijali, bo wiesz, jakby się ten, to agencja cała, bo wtedy go sprzedali, jakby on sprzedał swoje udziały w agencji. Co do nabijania fejmu... Cześć, witam serdecznie. Co do nabijania fejmu na Pandorze, Ferrari na jednym live'ie mówił, że jakby miał wiedzę o ludziach zmieszanych w tą aferę i dostałby dowody, to przekazałby to Wardędze albo Konopskiemu, żeby jedna, dwie osoby to nagłośniały. Wczoraj narracja mu się zmieniła i zaczął wrzucać story, że nagrał film z mega dowodami, go zaraz wrzuci i tak dalej. Później za niedługo mu się wygrywa, po czym powiedział, że jednak woli zrobić porządny montaż, żeby to trafiło do większej ilości ludzi. Ja ci mówię, że to ten Ferrari cały to jest jakaś kurwa tempa dzida też, po prostu. Ja bym uważał, żeby teraz wszyscy się zgłaszali do Konopskiego, Wardęgi, głównie na policję też jeszcze i tyle, nie? Wiem, że jakby to przestała być jego agencja. Witam serdecznie, Asencja. Bo oni chcieli mieć jakby z tą sprawą nic wspólnego. No to kurwa nic nie słychać, co jest? Tych wyrzutów sumienia. Bo ja wierzę, że wiesz, że nie ma złych ludzi, że są tylko ludzie i robią złe i dobre rzeczy. I po prostu ja nie wiem, może chcesz, w sensie, może mogę do ciebie zadzwonić i mi opowiesz trochę o tych rzeczach, które się działy. Może to zmieni trochę jakby mój pogląd na tą sprawę, w sensie, wiesz, może nie będę się czuć winna. Nie wiem o co chodzi. Znaczy, ja wiem, że on się czuje bardzo winny, jeżeli chodzi o to. O kurwa, mać! A mi jebo po uszach. Czemu to jest raz cicho, raz głośno? Strasznie bał, ale no, on mi o to powiedział po jakimś tam czasie związku i przysięgał, że to jest jakby jego najgorszy sekret, że on nic gorszego nigdy nie zrobił. Jest w ogóle jedyna taka zła rzecz, którą zrobił i... No ja nie wiem, co myśleć, serio. Ja się po prostu czuję się strasznie winna. Nie wiedziałam! Ty tępa dzido, wypierdalaj z tego, z internetu. Bo Marcin do mnie wyzywał i mnie straszył i ja się serio... No ja się boję, no bo kurwa, no ja mam tu NDA i ja wiesz, jak ja bym coś powiedziała, to by było 10 razy gorzej niż ktoś inny jakby zrobił, bo ja mam jeszcze jakby gorsze niż Lexi zrobił tego NDA. Ja mam coś takiego, że ja do końca życia nie mogę nic powiedzieć o stewardę. Ona powiedziała, że Marcin dzwoni do straszy. Hehehe, tempa dzida, pierdolony. Skurwa, może by najpierw się dowiedziała, o co chodzi z tym. Szanowni Państwo, w związku z liczbami, z licznymi informacjami, w kontekście których objawia się moja osoba, a że oświadczenie Sabinita? Nie wiem, kto to jest. O kolejnych oświadczeń, wszelkie kwestie związane z tą sprawą, powierzone kancelarii prawnej, moim, bla, 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 ograniczenie, które posiada...
Dziękuję wszystkim za okazanie mi wsparcie i bardzo proszę o uzy. Podnosi Sabina. Michała G. A, bo to jest ta, co została zgwałcona, tak? Tyle? Ja pierdolę. Fagata, Tempa, Dzida, wszystko wiedziała i o tym mi chodzi. Ona NDA-em się, kurwa, zasłania. Masakra, jak Tempa, Dzida, no.